STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym sponsorem Vive Tauron Kielce. Cześć, jestem Mateusz Jachlecki. Na swoje danie wybrałem burgera rybnego z frytkami z batatów. Miałem przeprowadzone badania w Centrum Zdrowia Omega. Na tych badaniach na szczęście nie wyszło mi zbyt wiele czynników, które mogą mnie uczulać. Są to niestety truskawki i banany, których w poprzednich latach jadłem dość dużo. Teraz staram się tego unikać. Natomiast reszta produktów jest jakby jak najbardziej dla mnie dostępna i cieszę się, że nie muszę robić wielkich rewolucji w moim odżywianiu. Chcąc zadbać o swoje zdrowie, przede wszystkim powinniśmy zadbać o to, żeby odżywać się sezonowo, jeść dużo warzyw, ograniczyć cukier, sól, no i przede wszystkim nie robić dużych przerw między posiłkami i doprowadzać do tego, żeby jeść dużo na jeden raz. Mateusz Jachlecki zaprezentował nam burger rybny i frytki z batatów. Jest to niebanalne danie. Mamy dwie główne rzeczy. Frytki z batatów jako źródło skrobi. Jeszcze może nie jest tak szeroko znane, ale jest to bardzo dobre źródło skrobi i wynika bezpośrednio ten wybór z wyników testu. Bataty są jak najbardziej bardzo dobrze tolerowane. Jednocześnie możemy ograniczyć poprzez wprowadzenie je do jadłospisu spożycie takich bardzo popularnych skrobi jak potrawy mączne, jak ziemniaki. Także tu mamy propozycję dla wielu innych osób, ażeby rozszerzyły swój jadłospis o bataty. Druga rzecz, burgery rybne, źródło bardzo dobrego białka z bardzo dobrym tłuszczem omega-3 i w dodatku przyprawione przyprawami, które dodatkowo są źródłem rzadko spotykanych mikroelementów potrzebnych w przebiegu metabolizmu, podnoszących metabolizm i wydajność. To jest bardzo dobry zestaw. Cześć, dzisiaj gotuję dla Mateusza Jachlewskiego. Od razu widać, że Mateusz to facet z Pomorza, wybrał fishburgera z batatami, czyli zdrowszą wersję ziemniaków, lekko słodkie, dość trudne w przygotowaniu, jeżeli chodzi o frytki. Musimy się do nich troszeczkę przygotować. Ja proponuję troszeczkę cieńsze, szybciej się usmażą i nie nasiąkną nam tak dużo olejem. Oczywiście będą przy okazji zdrowsze. Do tego upiekliśmy świeże bułki, naturalne, na śmietanie, na mące, na drożdżach, odrobina cukru, wszystko garowało, wszystko wyrosło. Do tego dużo sałaty, pomidory, czyli dużo potasu, ryba, dużo omega-3. Widać, że Mateusz zdrowo się odżywia.
chciałbym podziękować za świetne przygotowanie burgera rybnego tutaj w restauracji Żółty Słoń. Jest to danie może niekoniecznie serii tych zdrowych, ponieważ ryba w takim burgerze musi być smażona na głębokim oleju, ale teraz mamy okres wakacyjny i na pewno możemy sobie na to pozwolić. Od czasu do czasu oczywiście zjeść takie rzeczy, natomiast przemycamy warzywa i jest to na pewno jakaś zdrowsza wersja zwykłego burgera z wołowiną czy zwykłego fast fooda. Mój dzień, jeżeli chodzi o jedzenie w okresie treningowym, przeważnie wygląda tak samo. Przede wszystkim moim główną zasadą jest jeść co 3 godziny. Nie dużych porcji, ale nie doprowadzać do tego, żeby organizm poczuł duży głód. Staram się jeść sezonowo, zmieniać cały czas posiłki i przede wszystkim jeść zdrowo, bez smażenia i bez tłuszczu. Tak? A głównym moim wrogiem, z którym nie mogę się czasami uporać, jest cukier. Zazwyczaj zaczynam dzień od owsianki z bakaliami. Dla mnie jest to bardzo dobry start na cały dzień, duża porcja energii, która wystarcza mi na pewno na te pierwsze 3-4 godziny dnia, żeby dobrze się obudzić. Później mamy drugie śniadanie. Staram się, żeby to było coś lekkiego, niesłodkiego. Przeważnie jem mały kawałek chleba przygotowanego w domu z jakąś wędliną i z jakimś warzywem. Następnie jest obiad. Zazwyczaj są to rzeczy gotowane lub pieczone. Teraz ciężko mi powiedzieć z głowy, co to może być, ale jakiś indyk gotowany na parze czy ryba. Bardzo lubię ryby, ponieważ jestem z Pomorza, więc ryby w moim domu są częstym gościem. Pod wieczorek praktycznie w 100% są to przygotowane wypieki przez moją żonę. No a kolacja już po treningu, troszeczkę późno, ale inaczej nie możemy tego rozwiązać. Jest to kawałki, może parę kawałków chleba z wędliną, z serem. Oczywiście to podam teraz przykład, ale codziennie staram się zmieniać to, żeby było jak najbardziej urozmaicona dieta. Mateusz wybrał burgera rybnego z frytkami z batatów. Myślę, że to jest bardzo dobre połączenie, nawet przed meczem. Jeżeli chodzi o rybę, standardowo kwas omega-3, samo zdrowie dla zawodnika. Jeżeli chodzi o bataty, źródło potasu, więc tu myślę, że jest bardzo dobry wybór. Polecam dla wszystkich. Pamiętam, że podczas jednego z powrotów chyba z Krystiansza z Ligi Mistrzów czekałem na lotnisku w Gdańsku na chłopców. Na pewno Mateusz zaczął sobie makaron z kurczakiem. Pamiętam, zrobił makaron trofi z dużą ilością pietruszki, z czerwonymi pomidorami. Bardzo mu to posmakowało. Od tamtej pory zawsze, jak wyjeżdżamy na któryś mecz ligowy, zawsze prosi o ten makaron. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym sponsorem Vive Tauron Kielce.